Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Wow! Damn, boy! Wow! Stary! Jestem pod wrażeniem, Bright. To mogą być nowe... O, kuźwa, no to świetnie, to zarobiście. Nowe spogięło, nie? Ej, Hunter, to ten, to widzimy się w piekle, nie? Dokładnie. Człowieku, ja już zapomniałem. Co dalej? Już zapomniałem, kompletnie zapomniałem. Czekaj, ja pościągam od innych. A, tu było zielone. I tu było białe chyba. I teraz tak, tu jest tak, o, mordo, patrz. Widzę, coś tam zgapiam. Perfect gap. Perfect gap oczywiście musi lecieć. Okej, okay, i teraz pyk. Pyk, pyk. Oh, tutaj shit. Do końca. Źle pyknąłem. Tutaj białe. Tutaj żółte, tutaj żółte. Tutaj nie gadaj. Ja perfect zgapłem. Serio? A ja perfect chyba, a nie, dobra. Zobacz nie. Na to, chodź tutaj. Właśnie widzę, że tutaj, no ta flaga to jest po rozbiorach akurat, nie? To... Ale tak ten obok mnie gościł odpadł. A bo w ogóle krzywo zrobił. Co to jest? Kurczak. Ale nowa arena fajna, ty. RPA po rozbiorach. 1730. Tylko to jest nowa budowla i ja już nie wiem jak to zrobić za bardzo. Fuck, Hunter, już zapomniałem. No właśnie, ja też się nie za bardzo skupiłem. I teraz możemy zapłacić za to. Ile? A ile byś chciał zapłacić za to? Czekaj, aktualnie przy sobie mam dychę. W koronach? Nie, nie, prawdziwą dychę, taką dychę z tym, z mieszkiem. A wiesz co to jest, że leży w trawie i nie dycha? Na pewno nie mieszko. Dwie dychy. Okej. Okay. Ej, jak się kaczkę... Kurde, jak się kaczkę robi, człowieku? Moja to... Jezu, my tu triceratops wyszedł, nie? Zobacz, ja nie... Ja... Wow, zobacz na drugą stronę znowu. Co to jest? To moja była dobra. Ej, to ta zbyt... No ten gościu jakieś niesamowite robi po prostu. Za pierwszym razem mu się udało, ale za drugim to już tak niekoniecznie. O, to umiem akurat. Człowieku, jakie budowle. Masakra. Ja nie wiem, co my dzisiaj budujemy. A wiesz co, tak nabrałem ochoty, kurde, na tego. Nie wiem, czy jadłeś, czy u was jest taki batonik takiego Kindera Maxi King, człowieku. Maxi King, alright. Lepszy czasem, żeby ma styli smak. Maxi dokładnie. King. Chciałbym opierdolić takiego batona, ale jeszcze nie wiem kiedy. Tak wiesz, po prostu pójść do sklepu. Ulubiony batonik. Kupi tak, pójść do sklepu. I oczywiście ja mówię, że mi Kinder nie zapłacił, ale jak chce mi zapłacić, to ja mogę co odcinek karton mogę jeść tego shitu, także jakbyście chcieli, jak najbardziej, nie. Słuchajcie. Zjebałem. Co? Gdzie? Najlepsza budowa. Zobacz na to łóżko. Teraz to jest łóżko po rozbiorze, człowiek. Co ty, to jest? Ale tamten gościu może mieć tak trochę gorzej od ciebie w sumie. Bo ma krzywo. 26%. Patrz! Yes! Bo miał fuck krzywo, yeah! Bo miał krzywo. Fuck yeah! Co? O, łaka, łaka, łaka. Łaka, 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 łaka. Łaka, łaka, łaka. Jest po 3, dobra, to będę wiedział. 4, 3, 4. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. I teraz... Możesz ściągać, pozwalam. Ale ja nie potrzebuję twojego pozwolenia, koleś. Jeszcze wyżej tu jeden poziom. Tam troszeczkę za dużo mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. I teraz trzeba... Źle. Tutaj musi być... Trzeci poziom musi być wypełniony. O, tam potem oczka daj. Pyk, pyk. I guziki. Jej! No, pięknie. Pięknie. Niby tak zgapiałeś, ale tak trochę nie. Nie, nie, panie, ja pamiętałem. Ty, co ty, no nie przypinajmy. No nie zawsze muszę zgapiać. O, tutaj bez oczu jest taki. O, taki, ten ślepy troszkę. No bo on na, to jest, bo jest ogólnie trzech, nie? Że jeden śledzi przeciwnika, drugi jest, drugi blokuje go, a trzeci jest taki, że losowo i to jest ten losowo, bo ogólnie tak duszki są zaprogramowane, nie wiem czy wiedziałeś. Pac-Manie. A to nawet nie wiedziałem. Że w Pac-Manie są trzy duszki. Jeden jest właśnie, że śledzi gracza. Drugi jest taki, że szuka miejsca, żeby go zablokować. Tak? I jakoś analizuje twoje ruchy. A trzeci po prostu lata losowo po mapie. To niezłe te AI kiedyś było. Wow. No.
Dobra, ja zrobiłem swojego żółwika. On mój jest jakiś taki... Musisz tutaj na końcach dać, nie? Taki jakiś zdałniony, muszę ci powiedzieć. Tutaj musisz zobaczyć, tak parzyście musi być. Przesuń łapkę jedną, przesuń łapkę tą... O, dokładnie. Oj, oj, oj! Zobaczmy. Chyba jednak odpadniesz. No, czego ci to zabrakło? Tak, a, bo tutaj brązowego źle dałeś. Mój wygląda jak czołg. Albo samochód. No taki trochę. Taki trochę, ale tylko trochę. Tylko troszkę. Tak. Fortress Fun. No co mnie teleportujesz, koleś? Ojejku, to jest ciężki temat. Jest, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba. A ty czemu? No niby mam zaznaczone, ale... Mr. Hunter Bright. Co? Ja zapomniałem sobie muzyki włączyć w tle. Ty takich bajerów nie masz. Ty. Znaczy masz, wróć, masz, ale non-copyright sans to tak, szczerze mówiąc, to ja bym tym żygał już, ale... A mnie się podoba. Znaczy, jeszcze do Epidemika prawdopodobnie będę musiał tam, wiesz, ogarnąć sobie. A Epidemik fajny, polecam. Używam. Tylko nie wiem właśnie, tylko będę potrzebował od ciebie pomocy, bo nie wiem za bardzo właśnie jak to zrobić. Tam jest jakieś automatyczne odtwarzanie czy coś takiego? Chyba nie ma, wiesz? Tam a się pobierać te pobiera. Utwory? Tak. Aha, no to super. To w takim razie będzie... Słuchajcie, niedługo będzie zmiana piosenek, już niedługo odchodzimy od NCS-u. Jej, Mr. DJ Bright! I normalnie, człowieku. I będzie, słuchajcie, będą nowe rzeczy. Będą nowe piosenki. Ale jeszcze posłuchajmy NCS-u, bo NCS-y ogólnie są fajne. Jak to wygrał w sumie? Ja wygrałem w sumie. Aha, to bo ja już tak nie zauważyłem. Cześć, to ja zdaję nas na nową arenkę. Próbowałem sobie muzykę włączyć w tle i tak... Tak nie widziałem po prostu. A spoczko. I jak, włączyłeś muzykę? Tak, włączyłem muzykę, panie, non-copyright sans, normalnie. Alan Wake. I Faded, tak? Tak, Faded oczywiście. Znaczy nie, Faded to jest ta płatna, a Fade to jest ta niepłatna. No to ta niepłatna. No to Fade'a puściłeś. Tak. Fade'a puścić. W sumie brzmi jakby ktoś powiedział, że walnąłeś bąka. No takiego Fade'a. No taki przeleciał szybko i od nie ma. Od dzisiaj możemy taki slang nowy tworzyć. O, puściłeś Fade'a? Puściłem Fade'a? Człowieku. Nie, ale musimy coś tworzyć, bo my jesteśmy w końcu twórcami, tak? I tak. Jak nazwa wskazuje, musimy coś tworzyć, także właśnie trzeba to jest dobre. Dokładnie, my jesteśmy twórcami. Straszny jesteś, wiesz? A stworzyłem. Sam to robisz. Ten. Kuźwa, jaki on ma ciężki nick, T1M4. On taki, no, dobry jest. O, T1M4, a widzę. A patrz, ja też, pak, Tetris. Pak się klocki poukładały. Ja tak samo poukładałem. Ty, o, my to samo robiliśmy. Wow. No, ten jak poukładał klocki, zobacz. Tutaj, a ten to jeszcze lepiej. A ten pa jakiego penisa zrobił, zobacz. No, taki... Albo krana. Taki kran, człowieku, taki wiśniowy, nie? Taki wiśniak jakby z tego. Dobra, tu jest chyba czerwone w środku, ile dobrze pamiętam. No zobaczymy. Tak, czerwone w środku jest. Bo jest porówno. Czerwony, żółty. Czerwone i burę. Yeah! Raz, dwa. Woo! Raz, dwa. I teraz jak się robiło górę? To zależy. Bo to każdy góry robi inaczej. Ej, coś źle zrobiłem. Chyba w złą stronę wykrzywiłem tego prezenta. Patrz, perfect match. I byłem przed T1M1. A to przede mną też byłeś, bo ja dopiero co zrobiłem. Bo w złą stronę zrobiłem kokardkę. Jestem lepszy! Patrz, jak on tu kokardkę zrobił, zobacz. O, pa jaki kwiatuszek ładny. Mhm. No ten jaki prezent zrobił, zaraz cały żółty. On ma 0%, bo on nic nie zrobił dobrze. Co? Ten odpadł. Jak? A nie, to ten ma 0%. Bo ten na zmianę kolory dał, czujesz to? Jak to się stało? Ripperino, cappuccino.
Ale człowieku, tego mam ochotę na pizzę pepperoni ostatnimi czasy. A te kwiatki trzeba tu. A to, to ta, a pepperoni to dobra jest. Moja to jest ta z tym, z salami, nie? Tak, tak. To jest mój faworyt, człowiek. A tutaj w ogóle u mnie, nie? To są takie fajne te pizze. Takie gotowe, nie? Mhm. A gdzie była czaszka? Na środku tylko musisz jeden odstępu dać. O, ej. Dokładnie. Wiesz co, bo mi się tak marzy, kurde, tak, bo jak zawsze, jak, raczej nie zawsze, bo tam raz czy dwa zamówiłem z Dagrasso, to jak zamówiłem raz z Dagrasso właśnie, to na całej pizzy 40 cm było chyba z 8 plasterków i oni to nazwali pizzą, nie? A taka margarita z dodatkiem, no nie, no kilka plasterków, to mi się wydaje, że samemu lepiej salami kupić, nakroić i po prostu nawrzucać, nie? W Dagrasso możesz zamawiać podwójnie. Jak powiesz im, że chcesz podwójne salami, to ci dadzą. I ser tak samo. Ja wiem. Ser jest spoko. Podwójny ser. Wczoraj miałem właśnie pizzę, powiem ci, że sobie zamówiłem, tylko ja sobie dzień zamówiłem... jak co dzień powiadasz? Nie, no bez przesady, no bo zrobisz ze mnie grubasa, no. Ja nie jestem. Nie, no nie jesteś gruby, no co ty? Broń Boże. Adaś, nie jesteś tak gruby, ale zjedz zupę z wanny, tak? Coś trochę mi chyba nie wyszedł ten łabądek. Albo on ryjma trochę wyżej, dobra. O, teraz mi wyszedł. What the fuck? Co to jest? Dobra, twój i tak jest lepszy, ten lizaka zrobił, człowieku. No, ten to normalnie... No, prawie co wyszedł. No, ale ten niestety odpadnie przez to, że słabe zrobił. Lizak. Nam, nam, nam. Draw my face, o kurde. Wow, ale fajne. Dawno tego nie było tematu, dawno go nie ale robiłem. Ale to spoko było. Znaczy było, jest. Tylko musisz zrobić tak, że jak będziesz budował na tym, to z shiftem, nie? Na co, tym. Co? Czekaj. What the fuck? Jak się budowało tą twarz? Dobra, mam. Równo, równo, równo. Tutaj masz tak jakby 5, dobra, tutaj masz już, szerokości. Widzę. Aha, to z shiftem, dobra, tak? Nie, tutaj normalnie uderzasz, tutaj normalnie uderzasz. I teraz nad tym musisz skoczyć i z shiftem tutaj. 3, pół płytki i gąbka. Pięknie. Ej! Woo! Hot diggy dog. Diggy dog. Hot dog, Udesu. Tam masz jakby co na nieparzystych, masz musztardę, nie? Tak, będziesz widzę. Miał. Dobra, to teraz parówa. Hot to dog? Hot to dog. Ale ty w ogóle, widziałem, że w Lidlu jest tydzień amerykański, nie? No. I kupiłem ten, i kupiłem, co kupiłem? Kupiłem bekon, ten taki, znaczy boczek taki, wiesz, plasterka, taki kozacki. Dzisiaj to jest jej... nie tak z moim hot dogiem. Za długi. Tutaj bułki, wiesz, bułki mają mieć 5 długości. Właśnie widzę, coś mi nie wyszło. Dobrze. Hot dogu, szybko! I pek, musztarda. Pek, pięknie. Yes! Fuck yeah! Co my tutaj mamy? Tu mamy, ale ten, ale tak właśnie myślę, żeby zrobić takie hot dogi sobie. Jak a jasne, myślisz? Jasne. Brzmi smacznie. Brzmi bardzo smacznie. Wiesz, jak w Ameryce robią hot dogi? Nie wiem, czy tak się ogólnie robi wszędzie hot dogi, ale widziałem właśnie w amerykańskich tych programach, bo bardzo, bardzo lubię sobie oglądać takie amerykańskie programy o jedzeniu. Według amerykańskich naukowców? Tak, według amerykańskich naukowców to bułki do hot doga to się podgrzewa na parze. Że bierzesz po prostu tak jakby gotujesz wodę i czy tam po prostu masz wodę pod bardzo, bardzo dużą temperaturą i wiesz, i one po prostu takie bardziej miękkie się robią, kiedy z pary wychodzą. One są wtedy takie kozackie. Aha. To musisz mi kiedyś zrobić, w takim razie. Jasne. Normalnie. Hot Mr. Hunter Bright. Hot Mr. Hunter Bright. Czekaj, tu będzie niebieski. Hunter Dog. Ale ogólnie to bym chciał zrobić coś takiego a la food trucka na przykład sobie. Takiego mieć. I jeździć po całej Polsce. Ej, widzę, powiedzcie mi, czy gdybym na przykład zrobił coś takiego, takie przedsięwzięcie, że zrobiłbym food trucka. Kurwa, jak to było? A, już wiem, dobra. Zrobię pomocy!
Bardziej tutaj. Te zielone chyba, co? Buddy, buddy. Bak. Nie. No, podobnie, no właśnie tutaj tak było, bo to było na dwa szerokości. Trochę nie wyszło, ale trudno. A żeby takiego, zrobić stary takiego, wiesz, takiego food trucka na przykład z hot dogami, człowieku. Ale to musisz streamować, ja to będę oglądać, człowieku. Ja bym zrobił streama na przykład. 10 zł donate i wpierdalasz tego, hot doga, nie? Normalnie. Ja człowieku, będę siedział, będę ci donate'ować cały czas. ale bym hot dogów się nawpierdalał, nie? Człowieku, takiego tura byś zrobił dwumiesięcznego, byś wrócił do domku, byś ważył 400 kilo. A jaki bym zarobas jeszcze miał dodatkowo? To jest dodatkowa kwestia, nie? Coś za coś. Ale ty takiego food trucka normalnie bym sobie chyba zrobił, nie? Jak ja chyba robię food trucka? Ludzie, chcielibyście, żeby Hunter food trucka zrobił? Takiego, żeby food truck był zrobiony taki i bym jeździł no, po ja na bym przykład chciał. Po eventach, stary człowieku, jakiś IM, PGA. Człowieku, byś przybijał piątkę z Magdą Gessler. Normalnie, Magda Gessler to by normalnie powiedziała zajebiste, nie? Jakby przyszła. Dobre Hunterowe, takie wiesz. O, właśnie, a propos fejda, teraz leci u mnie fejd. O nie. A u mnie leci... Powodzenia, 1.8L. Powodzenia. Ale ten gościu dobry jest, jak ja z nim nie wygram chyba. Jak ja chyba crowdfundinga niedługo zakładam i zbieram sobie na food trucka. Ale by to taki food truck to niezły byłby. Duszę, ja mam to co chcę, Arab wypełnia moją duszę. A to wiem, która to piosenka, znam to. Pewnie, że znasz, 1.8L. Kto nie zna 1.8L? Zaraz ci powiedzą w komentarzach, co to jest 1.8L, tylko Justin Bieber. Tylko Dawid Kwiatkowski. Dokładnie. Ja muszę patrzeć, jak on szybko buduje, bo on za szybko buduje trochę dla mnie. Jakby normalnie oko w oko, ząb w ząb. A, nie w ząb, bo nie masz. No jednego nie mam już, a czy trzech zębów w sumie już nie mam. Jak ty szczerbaty będziesz do końca roku. Nie, bez przesady. Ja będę miał ząbki, normalnie. Ale tak naprawdę chodzi do dentysty, że tak for fun, żeby sobie wyrywać. Tak, bo chcę być Mr. Szczerbaty Bright. Bo ogólnie moją ulubioną postacią z bajki... Moją ulubioną postacią z bajki jest Szczerbatek z Jak wytresować smoka i po prostu chcę się do niego upodobnić, nie? Wyobrażasz sobie za kilka lat na YouTubie? Przepraszam. Tak, ja raczej... Nie, a sorry. To na rejonie, to... właśnie. Hunter przemierza błonie. A potem co? Hunter przemierza błonie? O co chodzi, ty? Co powiedziałeś? Nie wiem, właśnie. Na streamach siedzisz i... Co? Nie rozumiem. Co mówisz? Człowieku, mikrofon, ten monitor cały opluty, dosłownie. Bez kitu. Takie wiaderko pod tym, pod biurkiem masz, ze śliną. O Jezu, aż budować nie mogę, poprawnie. A jestem ciekawy, czy wygram z tym typem. No tak. Ale raczej nie wygram. Tak. Normalnie dobrzy jesteście. No taki dobry gościu. Honorowe miejsce, więc tyle mi wystarczy do szczęścia. Dobra. Echlandia. Szybszy byłem i co teraz? I co teraz? Głupio mu teraz, no. 16 runda. O ponad sekundy. Moo, motherfucker, moo. A tutaj te trawy są dziwne. Znaczy one są prosto poukładane, ale takie trzeba o nich pamiętać. O, nie odpychaj mnie, z tobą jestem. Jak o... O czym się jeszcze pamięta? O oddychaniu na przykład, nie? Nie! Czemu to zrobiłeś? Fuck you! God damn it, Hunter! To jest takie... To jest takie trollowanie, takie... Ej, wiesz co? Teraz nie będziesz oddychać automatycznie i wszystko takie... Fuck! Dokładnie, to jest, słuchajcie, najgorsze co może być.
Kiedy... Zobaczcie, zobaczcie, powiedzcie komuś właśnie, że on oddycha w tym momencie, nie? Trochę chyba za wysoko, co? Tak, za wysoko, tak myślałem. Uuu, ale laska z tego Patryka normalnie. Hunter! Mister, przegrałeś Bright! Ja, family friendly content. Jak to Marcin jest? A nie, to jakiś on chyba patrzał, co? Nie, on patrzał. Tak, patrzał. Pajki maciotowate, biedne naokoło, nie? Ale ciota, mogłyby być normalnie te eksplozje, fajerwerki, w ogóle wszystko, człowieku, mogłoby tutaj być. Obama by przyleciał helikopterem. Zwykłe fajerwerki ma takie biedackie, dobra, nieważne. No trudno, no, wiecie, ja nie za... Znaczy, nie chodzi o to, że ja przegrywam, tylko ja po prostu komuś daję wygrać, tak? Ja mu dałem wygrać, tak, także... słuchajcie, no bo ja Huntera cały czas rozpraszałem, tak? Więc to przeze mnie, możecie na mnie zgonić. Dokładnie, także no. Mordeczki, serdeczne oczywiście arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie i to chyba tyle. Kolejny odcinek prawdopodobnie będzie za tydzień. Żegnamy się z wami do następnego. Trzymajcie się, yo! Bye!